teraz mam do pani takie zupełnie nieoczekiwane pytanie. Jaką pani jest teściową? Bardzo dobrą. Wow. Tak, ja się staram bardzo. Zresztą nie mam trudnego zadania, ponieważ mam wspaniałą synową, Olę, Aleksandrę, i jest wymarzoną synową. Bardzo się lubimy, nawet potrafimy, ponieważ jest bardzo zorganizowana, ja troszkę mniej, ale fajnie się rozumiemy i kiedyś żeśmy właśnie będąc na działce, nagle o godzinie tam 11:30 w nocy właśnie Ola mówi, a może by to przenieść te sztućce do tej szuflady, a te rzeczy tu, a to by było, o tak, fajnie, bo właśnie mi brakuje, bo ja mam synów, no to brakuje tego elementu pierwiastka żeńskiego i byłam taka szczęśliwa, zaczęliśmy porządkować, przekładać, zmieniać ustawienia i właśnie Mikołaj, syn patrzy tak, mówi, oczywiście zwariowały, 12 w nocy wy robicie porządki, tak, ale rzeczywiście synowo to jest fajne zajęcie, bardzo, bardzo naprawdę dobrze się czuję jako teściowa. A dlaczego uważa pani, że jest pani dobrą teściową? Nie wtrąca bo pani się? Nie wtrącam się. Nie mam powodu w ogóle jak gdyby jakieś takie ingerencje. Zresztą ja bardzo tak mam, to robię też świadomie. Bo ja nie uważam, że moi synkowie to tam właśnie jak syn, który się ożenił. Ja byłam szczęśliwa jak żenił się. Także i taki spokój moje matczyne serce wpłynął, że nareszcie ma fajną taką towarzyszkę życia i że oni są świetnie dobrani i w sprawach naukowych, bo są oboje dziedzina neurokognitywistyka, więc oboje są, tak, zrobili w tym roku, obronili prace doktorskie, także pod każdym względem i tak życiowo i naukowo są dobrani i dlatego no, to już bym była naprawdę, jakbym się miała do czegoś przyczepić, a że ja jestem przeszczynna, zawodowa, pracuję, uważam, że może młodszy syn jest tutaj bardziej narażony na moje ciągłe uwagi i takie, a weź, a nie spóźnij się, a wstań, a tego mówi, mamo, już to mówiłaś 3 razy, ale wiesz, ja muszę jeszcze raz powtórzyć, także, a starszy już mam taki spokój, że on już ma tak fajnie. Także... A bawią panią żarty o teściowych? Nie wiem, nie wszystkie chyba. No to znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni do tych, ale na niektóre są takie mało eleganckie. Ja muszę powiedzieć, że z moimi dwiema teściowymi zawsze miałam super relacje. Naprawdę, to obie teściowe zawsze byłam naprawdę szczęśliwa, że je mam i że niestety już ich nie mam w tej chwili, więc wspominam je z wielkim takim sentymentem i miałam zawsze bardzo fajne relacje. Także tu akurat na tej linii, no musi się zdarzać tak, że jednak są, bo przecież tak jak z byłymi mężami, tak samo z teściowymi, no nie wszyscy się żrą, nie wszyscy się kłócą i to polecam.